wciąż na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się liczba zakażeń. W całej Małopolsce przed nami dopiero szczyty zachorowań, mówił podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita. To jest bardzo niepokojące przed świętami, ale tego niestety się spodziewaliśmy. Ale także, szanowni państwo, przekroczyliśmy tę liczbę osób hospitalizowanych w szpitalach, która była w drugiej fali epidemii, tą liczbą maksymalną, więc możemy dziś już śmiało niestety powiedzieć, że mamy gorszą sytuację w Małopolsce niż podczas drugiej fali epidemii. Dlatego apelujemy wspólnie z samorządowcami, ale także wspólnie z kadrą medyczną. Niech ten okres świąteczny będzie czasem ogromnej odpowiedzialności. W najbliższych dniach prognozowane są wzrosty zachorowań. W związku z tym w szpitalu tymczasowym w hali Expo będą uruchamiane dodatkowe moduły. We wtorek spodziewamy się znacznego przyrostu pacjentów. Uruchomionych zostanie 10 modułów po 28 osób, czyli 280 łóżek na drugim poziomie i 20 łóżek respiratorowych, czyli łącznie będzie to 300. O takiej liczbie mówiliśmy i na taką liczbę szpital jest przygotowany. Szanowni państwo, łącznie do szpitala Expo zostało oddelegowanych przez wojewodę małopolskiego 281 osób. W Małopolsce uruchomiono 27 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego. Pomimo tego wydłuża się czas oczekiwania na karetkę. Powód: bardzo duży przypływ pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Widzimy, że ten potencjał, który został uruchomiony, on jest wykorzystywany. Notujemy niestety przejściowy czas oczekiwania karetek w niektórych szpitalach. Jest to związane z faktem, iż ten przypływ pacjentów na SOR-y do izolatek jest tak duży, że w szpitalnych oddziałach ratunkowych, także w Małopolsce, pojawiają się problemy z tak zwanymi łóżkami na pierwszym poziomie. I to też jest sygnał, że w kolejnych dniach będzie tak samo trudno. Wobec powyższego wiemy o tym, że szpitale dodatkowo zbroją się, aby kadra medyczna była dodatkowo zgromadzona na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbie przyjęć. Najgorsza sytuacja pod względem COVID panuje w powiecie krakowskim i wielickim oraz w samym Krakowie. Tam notuje się połowę zachorowań z całej Małopolski. W sądeckim szpitalu zajęte są prawie wszystkie miejsca tak zwane covidowe. Pierwszych pacjentów zaczyna także przyjmować szpital tymczasowy zlokalizowany w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy Zdroju. Uruchomiono tu 28 łóżek. W najbliższym czasie mają zostać uruchomione kolejne moduły. W sumie w szpitalu może być docelowo 168 miejsc.